Rozpoczynamy Wielki Post i chciałbym ten szczególny czas wykorzystać też do tego, aby osiągnąć pewien cel. Tym celem jest góra i przede wszystkim pewne wydarzenie, które na tej górze się odbędzie. W kolejnych odcinkach chciałbym Was zachęcić do tego, abyście potraktowali to jako pewne punkty podróży, aby dojść do jakiegoś celu. Najgorzej zacząć. Ile genialnych pomysłów zatrzymało się właśnie w tym punkcie, na samym początku, kiedy zaczęliśmy coś planować. Ile z tych rzeczy, które sobie dziś postanowiliśmy, umarło. Ile rzeczy ogólnie w naszym życiu nie miałoby miejsca, gdyby nie właśnie ten punkt, początek, punkt wyjścia. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego punktu, tego miejsca, w którym coś się rozpoczęło. Ale kiedy patrzymy już z perspektywy czasu na jakąś historię, to zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są te chwile, początki jakichś naszych doświadczeń, zadań, spraw, obowiązków. Ciekawe, że możemy się oddalić w czasie o 10-20 lat i kiedy wracamy do jakiejś historii, do początków tych wydarzeń, zdajemy sobie sprawę, jak one były dla nas ważne. I pomimo tego, że może pewnych rzeczy żałujemy, że miały miejsce, że się wydarzyły, a w innym kontekście może są to sytuacje, które cieszymy się, że miały miejsce, bo kogoś spotkaliśmy, czegoś się nauczyliśmy, coś odczuliśmy niesamowitego. I te początki, one są wciąż realizowane. I myślę, że możemy nieraz sobie zdać sprawę z tego, że jak wiele czasu już minęło od tego momentu, jak wiele już rzeczy zrobiliśmy, jak wiele spraw kontynuujemy i realizujemy, bo kiedyś tam, ileś tam naście, dziesiąt lat temu, coś zaczęliśmy. Początki są związane z decyzją, bo jeśli chcemy coś zapoczątkować, to zależy to od nas. Moja decyzja, mój wybór, to jest ogromna władza, którą posiadam. Czy jestem jej świadom, czy wykorzystuję we właściwy sposób, rozpoczynając coś w swoim życiu. Początki zależą ode mnie. Czy to dziś, czy jutro, czy jeszcze za jakiś tam dłuższy czas. Niezależnie od tego, ważny jest ten punkt początku. Ten moment, w którym coś zaczynamy. I choć najgorzej jest zacząć, choć nam trudno postanowić, że tego dnia, o tej godzinie coś zaczniemy robić, to jednak jest w nas to pragnienie, aby coś zacząć, żeby coś zrobić. Ten czas Wielkiego Postu jest takim właśnie czasem. Początkiem czegoś. Początkiem pewnej podróży. Początkiem pewnych odkryć. Początkiem pewnych przemian. Zastanów się dzisiaj, czego początkiem może być ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy czas, ta właśnie chwila. Ten twój moment.